Zajmuję się w Euro24 rozmawianiem z ludźmi, tak? Odpowiadam za sprzedaż, za pozyskiwanie nowych klientów. Euro24 jest na rynku od 12 lat i w tym czasie wyspecjalizowało się w obsłudze takich najbardziej wymagających klientów. Pracujemy mocno z branżami automotive i z branżą lotniczą, gdzie czas ma znaczenie, terminowość jest ważna i klienci mogą nas obdarzyć zaufaniem. Flota Euro24 składa się głównie z ciągników siodłowych standardowych wyposażonych w windy, co ułatwia nam niejednokrotnie załadunek, rozładunek towaru. Dodatkowo ciągniki te są wyposażone w wózki paletowe, co znacznie rozszerza nam pole działania. Dodatkowo mamy ciągniki typu mega. Ogólnie flota składa się w tej chwili z 16 ciągników, 6 mega i 10 standardowych. Praca dyspozytora polega w głównej mierze na byciu pośrednikiem pomiędzy kierowcą i klientem. Na bieżąco pomagam kierowcy w bieżących sprawach transportowych oraz o wszystkim informuję klienta, który chce wiedzieć o położeniu samochodu, o tym, co teraz robi, czy rozładowuje, czy też załadowuje towar. Praca, owszem, jest stresująca, jak to każda praca, w której ma się kontakt z drugim człowiekiem. Jednak nie nudzę się nigdy w tej pracy, cały czas, każdy dzień przynosi coś nowego. Moje stanowisko w firmie Euro24 to Key Account Manager. Zajmuję się operowaniem dużą flotą. Największe wyzwania, z którymi się spotkałem do tej pory, to wycena transportu na Wyspy Kanaryjskie, która nie była tak oczywista, ponieważ jest tam masa papierów do zorganizowania, łącznie z odprawami celnymi, zorganizowaniem noclegu dla kierowcy. Ze względu na to, że jest ona nie jest aż tak dynamiczna, jak to się odbywa na busach, natomiast jest na tyle spokojna, że można sobie zorganizować wszystko dość mocno do przodu i poukładać to tak, żeby jeździło bez problemów. Więc to jest największy plus tej pracy. Codzienne wyzwania to przede wszystkim kontakty z kierowcami. Jestem w pewnej mierze psychologiem, który musi do nich dotrzeć i często wytłumaczyć im, przekazać pewne informacje. Dużo problemów sprawiają także różne nieścisłości. Taka branża transportowa jest pełna takich różnych niedopowiedzeń, które na bieżąco trzeba monitorować, weryfikować, żeby towar na przykład dojechał w odpowiednie miejsce, a nie zgubił się gdzieś w szczerych polach. Lubię swoją pracę w Euro24 ze względu na wyzwania typu bardzo ciekawe transporty w miejsca, powiedzmy, mało dostępne, rzadkie, do których się jeździ bardzo sporadycznie, bądź mają inne wymagania typu przeprawy, odprawy celne i tym podobne. Najbardziej w swojej pracy lubię to, że absolutnie nie jest monotonna. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania, w każdym dniu mierzę się z nowymi sytuacjami, problemami. Ciężko jest się tutaj nudzić, kiedy z jednej strony dzwoni kierowca, z drugiej strony dzwoni klient, a ty jesteś po środku i musisz znaleźć złoty środek. W mojej pracy zdarzają się też często różne sytuacje kryzysowe, na przykład awaria samochodu. Wczoraj zepsuł nam się samochód, towar musi dojechać na miejsce. Moim zadaniem jest natychmiastowe podmienienie samochodu na najbliższy i wysłanie kierowcy w odpowiednie miejsce, a zepsuty pojazd sprowadzić na naprawę. Przydzielenie nowego kierowcy może zaburzyć plany spedytorów, ale naszym priorytetem jest to, żeby już towar dojechał na miejsce. No i oczywiście nie możemy być nigdy spóźnieni. Sytuacje kryzysowe oczywiście mamy, natomiast w
przez te wszystkie lata firma nauczyła się, jak z takimi sytuacjami sobie radzić, jak je rozwiązywać. Pod to mamy przygotowane specjalne rozwiązania, całodobowy monitoring transportu. W każdej chwili wiemy, co się dzieje z ładunkiem naszego klienta. I nawet jeśli coś idzie nie tak, to po pierwsze informujemy go natychmiast o tym. Po drugie, bardzo szybko reagujemy, żeby mimo wszystko transport zrealizować planowo, terminowo. No z takich ciekawych ładunków, jakie wieźliśmy, to były m.in. części do bolidu Formuły I, leki dla arabskiej księżniczki, których zapomniała sobie wziąć jadąc na wakacje, czy klapy ogromne 13-metrowe do uszkodzonego Boeinga. Kilka miesięcy temu kierowcę, dzwonimy do niego i pytamy się go, czy jest pan już na miejscu, a on zadaje pytanie, kto? Jak najbardziej, najwięcej, myślę, że zabawnych sytuacji, no to przynoszą nam kierowcy, którzy zawsze o każdej godzinie potrafią zadzwonić i zdać nam najnowszą relację z sytuacji w Europie, które często są kuriozalne i zabawne. Zwłaszcza kiedy, nie wiem, opowiadają o różnych sytuacjach parkingowych, o których można powiedzieć, że krążą legendy.